Przychodzi córka do domu z nowym chłopakiem. Tato, to jest Mariusz. On dziś będzie z nami mieszkał. Ojciec nawet się nie odwrócił i nie przywitał. Dalej mielił mięso maszynką. Dobrze, że go przyprowadziłaś, bo już z twojego ostatniego chłopaka tylko ten kawałek mięsa został. Spotkały się dwie koleżanki i jedna mówi do drugiej. Jak twoja kariera filmowa? Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać i doprowadzi mnie do Oscara. Co? Udało się? No, tak jakby chodzi teraz do czwartej klasy podstawówki. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć uprawiać sport. Moja babcia ma siedemdziesiąt lat i zaczęła biegać. Dziś ma siedemdziesiąt trzy lata i ciągle nikt nie wie, gdzie pobiegła. Gość na bezludnej wyspie miał jedną butelkę i wysłał w niej wiadomość na kartce. Uratuj mnie, proszę, jestem na bezludnej wyspie. Po trzech latach przypłynęła ta sama butelka. Facet wyjmuje kartkę i czyta. Sorry, sorry, mam chłopaka. Przychodzi dziewięćdziesięcioletni facet do lekarza. Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt, gosposia mnie oskarżyła. Naprawdę panią wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie, za fałszywe zeznania. Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam. Czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie, ja jestem nauczycielką pana syna. Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę, dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory.